Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie, choć informacje nie są dobre. Ostatni czas to w ogóle trudno znaleźć w przestrzeni publicznej dobre informacje dla Polski. Kiedy Donald Tusk negocjuje stanowiska dla swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, Polska zostaje objęta procedurą nadmiernego deficytu. Szanowni Państwo, wczoraj Komisja Europejska opublikowała raport i wytyczne dla Polski. Minister Domański uspokaja, że te informacje, które trzeba przygotować, sprawozdania, które trzeba przygotować do jesieni tego roku, będą jak najbardziej łagodne dla Polaków. Natomiast my przede wszystkim, czytając w tym raporcie, ten raport nie został pokazany publicznie, widzimy, czego oczekuje Komisja Europejska od Polski. Przede wszystkim chwilę za nami. Wzrost cen, 5% podatek VAT został przywrócony. Od lipca wzrost cen energii elektrycznej, gazu. Kiedy wnioskowaliśmy o to, aby 14. emerytura była na poziomie ubiegłorocznym, czyli kwoty 2650 zł, niestety pan premier Donald Tusk nie potraktował naszego rozporządzenia poważnie i rząd nie pochylił się nad tą propozycją. Natomiast czego oczekuje od nas Komisja Europejska? Komisja Europejska oczekuje od nas, abyśmy przede wszystkim w pewien sposób zrewidowali świadczenia społeczne, świadczenia, które są dedykowane dla rodzin z dziećmi, dla seniorów. A więc to powoduje, że kiedy Państwo wczytacie się szczegółowo w ten dokument, widzimy jednoznacznie, że te oszczędności mają przede wszystkim dotknąć każdej Polki, każdego Polaka. Bezpieczeństwo polskich rodzin zostanie zachwiane. Jest wielka obawa, że świadczenia te dla rodzin z dziećmi, dzisiaj 800+, i także czy program Dobry Start, mogą zostać zatrzymane. Zresztą już w przestrzeni publicznej widzimy, słyszymy o tym, że i świadczenia rodzinne, i świadczenia wychowawcze powinny być przeanalizowane, jak mają funkcjonować. Ale co jest jeszcze bardziej niepokojącego w tym dokumencie? Bardzo niebezpieczna informacja na temat systemu emerytalnego, wieku emerytalnego i zabezpieczeń emerytalnych. To powoduje, że można wyciągnąć wnioski, że mogą rozpocząć się prace nad wydłużeniem wieku emerytalnego, nad systemem emerytalnym. Bardzo niebezpieczne działania dla Polski. A przypomnę Państwu, że sytuacja związana z tym nadmiernym długiem miała już w Polsce miejsce. Rok 2009. To rządy PSL-u, Platformy Obywatelskiej przez 6 lat tą procedurą Polska była dotknięta. Dzisiaj nasza sytuacja jest zgoła inna. Ostatnie 4 lata, a ponad 2 lata, kiedy toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, Polska podjęła wielki wysiłek, przede wszystkim wsparcia Ukrainy, nakładów na obronność, aby w Polsce żyło się bezpiecznie. To również uszczelnianie wschodniej granicy. I Polska wnioskowała to, co pan premier Mateusz Morawiecki, o czym też wielokrotnie informowaliśmy o tym, aby nakłady na obronność były wyłączone z tego deficytu. Dzisiaj, szanowni państwo, przede wszystkim jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy bronili interesów Polaków, aby polskie rodziny z dziećmi, seniorzy nie byli pozbawieni tego, co dla nich jest najważniejsze. Te świadczenia są tak naprawdę świadczeniami takimi swoistymi tarczami antykryzysowymi w tym trudnym czasie. I apelujemy do rządu Donalda Tuska, aby przede wszystkim zadbać o Polaków, aby sytuacja, która w Polsce się kroi, a od lipca jesteśmy po wyborach do Europarlamentu i to zaczyna się pokazywać. Warto, szanowni państwo, pokazać opinii publicznej właśnie ten raport. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak jak wskazała pani minister Marlena Maląg, te skutki decyzji komisji, skutki przede wszystkim nieudolności rządu Donalda Tuska, który nie był w stanie wynegocjować z Komisją Europejską to, żeby wydatki na obronność nie były brane pod uwagę, jeśli chodzi o kwestię deficytu. A pamiętamy przecież, jak Donald Tusk mówił, że nikt go w Brukseli nie ogra.
tylko wydaje się, że tak naprawdę rząd Donalda Tuska prowadzi bardzo cyniczną grę z Komisją Europejską. Grę, która ma na celu to, żeby dać pretekst dla polskiego rządu do tego, żeby ciąć wydatki na cele społeczne, ciąć wsparcie dla polskich rodzin, dla seniorów, także dla rolników. Bo co ważne, w tym dokumencie Komisja Europejska wskazuje, że polski rząd 17 maja załączył dodatkowe wyjaśnienia, wskazując, że jedną z przyczyn problemów budżetowych jest nadzwyczajne wsparcie dla rolnictwa. Co to oznacza? To oznacza tyle, że w tym momencie rząd Tuska dostaje pretekst do tego, żeby rolnikom nie pomagać. Ja myślę, że to jest celowe działanie, bo Komisja Europejska w swoich pierwotnych dokumentach nie wskazywała tego wsparcia dla rolników jako problematycznego. To dopiero właśnie z własnej inicjatywy rząd Donalda Tuska wskazał to wsparcie dla rolników, które było udzielane jako właśnie te nadzwyczajne wydatki. To jest po prostu wbicie noża w plecy polskim rolnikom. To jest tak naprawdę pretekst do tego, żeby zostawić ich bez pomocy. Jeżeli pojawią się problemy, a już widzimy, że się pojawiły, gwałtowne zjawiska pogodowe, gradobicia, susza. Mieliśmy do czynienia także z przymrozkami ogromnymi. Branża sadownicza cały czas apeluje do Ministerstwa Rolnictwa o wsparcie. I co? Prawdopodobnie, znając poprzednie rządy Donalda Tuska, rolnicy i tym razem usłyszą, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Mało tego, w tym dokumencie wprost Komisja Europejska odnosi się do systemu ubezpieczeń społecznych rolników, wskazując, że ten system musi zostać zmieniony, że te zasady muszą zostać zrównane. Co to oznacza, szanowni państwo? To oznacza najprawdopodobniej powrót do tego pomysłu, który kiedyś był forsowany przez Platformę Obywatelską, aby zlikwidować KRUS, aby tą sytuację rolników pogorszyć. Pamiętamy przecież, że kiedy był podwyższany wiek emerytalny, to kobiety, rolniczki, ten wiek emerytalny miały podniesione aż o 12 lat. Szanowni państwo, to jest bardzo długi czas, zwłaszcza dla osób, które ciężko pracują, które zajmują się gospodarstwami, więc jest bardzo duża obawa, że rząd, tłumacząc się rzekomymi zaleceniami ze strony Komisji Europejskiej, będzie chciał znowu iść w tą stronę. Tak jak powiedziałam, warto się z tym dokumentem zapoznać, bo wprost tam wskazano system ubezpieczeń społecznych rolników jako ten, który zdaniem Komisji jest systemem problematycznym. I jeszcze jedno, szanowni państwo, kiedy patrzę na Ministerstwo Rolnictwa, to tam chociażby wiceminister Kołodziejczak, on jeździ po różnych miejscach. W czasie, kiedy były wysyłane te dokumenty do Komisji Europejskiej, on się zajmował wąchaniem truskawek na Broniszach, on się zajmował kapustą. Oczywiście może się zajmować czym chce, ale dopuszczenie do tego, żeby Ministerstwo Finansów przekazywało takie informacje, że wsparcie dla rolników jest problemem, to jest absolutnie niedopuszczalne. Więc widzimy dobrze, w którą stronę będzie szło przygotowywanie budżetu na kolejny rok. My jako opozycja na pewno będziemy to śledzić, na pewno będziemy to punktować i na pewno będziemy zgłaszać swoje wnioski po to, żeby właśnie rzetelnie informować o tym, jaka jest sytuacja i z jakimi zagrożeniami teraz będą się borykali między innymi rolnicy.